Dzień dobry. Na zaproszenie naukowo.pl kontynuujemy krótkie opowieści o ssakach. Ja nazywam się Joanna Stojak i dzisiaj opowiem o wiewiórkowatych. I zacznę od wiewiórki pospolitej, która nazywana jest też wiewiórką rudą. Spotkać można jednak dwie formy wiewiórek. Taką, która ma właśnie rudy grzbiet, szare boki i biały brzuszek, ale możemy też spotkać taką, której sierść na grzbiecie jest brunatna, a nawet czarna. I ten ciemny kolor wynika z tego, że produkowana jest melanina, dużo więcej tej melaniny, ciemnego pigmentu i stanowi. To przystosowanie do warunków środowiskowych. Dlatego na przykład takie ciemne wiewiórki spotkamy na przykład w górach. Co ma jeszcze wiewiórka? No oczywiście puszysty ogon, który pomaga utrzymać równowagę i charakterystyczne, zakończone kitkami uszy. W Polsce wiewiórka ruda jest gatunkiem chronionym. I wiewiórki żyją głównie w wygodnych dziuplach, które wyścielają sobie mchami i porostami. Zdarza się im jednak zajmować także ptasie gniazda. I wiewiórka zazwyczaj ma kilka domów, jeden główny i kilka innych, w których na przykład gromadzi pożywienie, ale które mają także za zadanie zmylić drapieżnika. Nikogo nie ma w domu, idź polować gdzieś indziej. Pokarm wiewiórek to głównie nasiona, takie jak orzechy, nasiona szyszek, żołędzie, ale wiewiórki zjadają też inne rzeczy, na przykład grzyby, owoce, owady, a nawet jaja i pisklęta ptaków. Same wiewiórki z kolei bardzo często stają się łupem, na przykład kun. I wiewiórki słyną z tego, że robią liczne zapasy na zimę, chowając nasiona w różnych miejscach. I często zdarza im się zapomnieć, gdzie była zlokalizowana ta czy inna kryjówka, i dzięki temu y, wygodnie umoszczone nasionka zaczynają kiełkować. No i w ten sposób można powiedzieć, że przez przypadek wiewiórki sadzą nowy las. W Polsce mieszkają też. Inne wiewiórkowate susły, które są nazywane też wiewiórkami ziemnymi. Suseł morengowany występuje w południowo-zachodniej części Polski, natomiast suseł perełkowany w południowo-wschodniej części kraju. I oba te gatunki są do siebie bardzo podobne. Suseł morengowany ma szaro-brązową sierść, ale brzuch ma dużo jaśniejszy od grzbietu. Natomiast susel perełkowany ma na sierści takie białe, regularnie ułożone plamki, które z daleka przypominają perły. Stąd nazwa. I na ogonie susły mają dłuższą sierść niż na grzbiecie i w momentach, kiedy są podekscytowane, to te włosy się unoszą i przez to ich ogon przypomina taką nastroszoną szczotkę. Susły żyją pod ziemią. Dlatego mają bardzo małe uszy i długie wibrysy czuciowe, które ułatwiają im badanie otoczenia. Susły żyją w licznych koloniach, i osobniki w tych koloniach ściśle współpracują ze sobą. W Stadach wyznaczani są tak zwani strażnicy, i oni pilnie obserwują okolice, podczas gdy reszta kolonii zajmuje się codziennymi czynnościami. I strażnicy sobie żerują, tylko raz na jakiś czas odrywają się od tego żerowania i zerkają, czy przypadkiem w okolicy nie dzieje się coś podejrzanego. A jeśli się dzieje, to wtedy wszczynają alarm i zazwyczaj polega to na tym, że wydają z siebie taki przeciągły, wysoki gwizd i wtedy wszystkie susły, jak jeden mąż, stają słupka i obserwują sytuację. Przyglądają się... Jak się ta sytuacja rozwinie i jeżeli strażnik wyda rozkaz do ucieczki, to wszystkie sosły natychmiast wskakują do wydrążonych nor. Na polu bitwy zostają już tylko te najstarsze, najsilniejsze osobniki, które próbują odstraszyć przeciwnika np. podskakiwaniem albo wymachiwaniem przed nimi łapkami i w razie potrzeby potrafią nawet zetrzeć się np. z takim lisem. Gdy mieszkałam w Stanach Zjednoczonych, to często spotykałam kolejny gatunek wiewiórkowatych, pręgowca amerykańskiego. Było ich tam tak dużo, że miałam wrażenie, że ziemia porusza się pod moimi stopami. Pręgowce to jedne z najbardziej uroczych zwierząt, z jakimi miałam do czynienia. I myślę, że Walt Disney też tak sądził i dlatego właśnie stworzył Chipa i Dale'a. Sierść pręgowca jest rudawa, i na grzbiecie ma charakterystycznych pięć czarnych pręg, które są oddzielone od siebie takimi szarymi smugami. I pręgowiec ma biały brzuch i pręgi ma jeszcze też na bokach głowy. I jego ogon jest porośnięty taką krótką, nastroszoną sierścią, przez co przypomina szczotkę do mycia butelek, a że w czasie biegu pręgowiec unosi ten ogon do góry, to nadaje mu to nadzwyczaj zabawny wygląd. Pręgowce mają również worki policzkowe, i jak wypełnią je pokarmem, to te worki mogą osiągnąć nawet wielkość głowy. Pręgowce amerykańskie są bardzo ciekawskie, bardzo sprytne i wcale nie boją się ludzi. W razie czego, jeżeli poczują się zagrożone, to szybciutko śmigają między wystającymi z ziemi korzeniami drzew, przebierają nóżkami i uciekają w bezpieczne miejsce. Pręgowce świetnie wspinają się na drzewa, ale robią to bardzo rzadko. Budują pod ziemią bardzo skomplikowany system korytarzy i te korytarze mogą nawet mieć taką łączną długość do 10 metrów i na powierzchni też pręgowce mają wydeptane swoje ścieżki, stałe trasy, którymi się poruszają. Pręgowce nie są zbyt wybredne i zjedzą prawie wszystko, co się tylko im tam napatoczy pod pyszczek. Czyli nasiona, orzechy, jakieś jagody, yy, jedzą też ślimaki, owady, pająki i nawet pisklęta i jaja ptaków. I pręgowiec ten pokarm zbiera albo z ziemi, albo zrywa prosto z krzaka. Zjada część tego pokarmu, a resztę chowa na później. Pręgowcy mają bardzo dobry węch i ten węch pomaga im potem w odszukiwaniu tych zapasów. Pręgowce potrafią też chwytać myszy. I małe węże, więc uważam, że nieźle gryzonia, który mierzy tak około 12 cm. Charakterystyczne pręgi na grzbiecie mają też inne wywiórkowate paseczniki. Największym z nich jest pasecznik trójpręgi. Innymi gatunkami są pasecznik pięciopręgi, pasecznik palmowy i najmniejszy z paseczników pasecznik ciemny. Wszystkie. Te gatunki można spotkać w Indiach. Niewiele wiadomo o pasecznikach, ale w hinduizmie pasecznik palmowy jest zwierzęciem świętym. Wierzenia podają, że podczas budowy mostu Adama przez Boga rama, pasecznik palmowy przynosił potrzebny do budowy piasek. I Bóg Rama był tak bardzo zadowolony. Z poświęcenia tego gryzonia, że pogłaskał go po grzbiecie, pozostawiając białe paski na jego plecach. Oznacza to, że te charakterystyczne paski pasecznika są odciskami palców samego Boga Rama. W Azji mieszkają też wiewióry, na przykład wiewióra dekańska, która jest największą wiewiórką świata. Mierzy pół metra. Plus musimy dodać jeszcze drugie pół metra na ogon i wiewióra waży nawet 2 kg. Na grzbiecie ma sierść takiego rudawego, albo bordowego, albo nawet czarnego koloru. Brzuch ma jaśniejszy, a wzdłuż policzków aż do ramion, jakżeby inaczej, idą pionowe, jasne pasy. Jedyną w Europie wiewiórką latającą z kolei jest polatucha syberyjska, która mieszka na dość szerokim obszarze, bo zajmuje y, lasy Estonii, Finlandię, y, tu mieszka też na Syberii i, i zasięg cięgnie, ciągnie się aż do północnej części Japonii. Polatucha jest mięciutka, puchata i waży aż całe 150 gramów, ale jest niezwykle uroczym ssakiem. I obserwować można ją tylko z daleka i to w nocy, ponieważ polatucha głównie chodzi po drzewach, raz w pionie, raz w poziomie, szukając pożywienia. Jeżeli znajdzie tego pożywienia więcej, to ciągnie zapasy do swojej dziupli. Natomiast większe dystanse polatucha pokonuje lotem ślizgowym, który jest możliwy dzięki takim fałdom skórnym rozciągniętym między przednimi i tylnymi kończynami. I jednorazowo Polatucha może w ten sposób przelecieć nawet 100 metrów, ale zazwyczaj jest to około 10-20 metrów. Polatucha bardzo lubi spać, ale nie ma się co dziwić, bo przecież żyje w dość chłodnym klimacie. A już szczególnie nie ma co wychodzić bez potrzeby na mróz, i chyba każdy z nas to potwierdzi. Dziękuję Państwu za dziś i zapraszam na kolejne opowieści o ssakach.